Witaj serdecznie, Piotr Gut z tej strony, z jaguartrend.pl. W tym wideo pokażę Tobie, na czym polega Forex. Na początku przedstawię Ci najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć, a które na pewno pomogą Ci zrozumieć cały proces. Zacznijmy od tego, co to jest Forex. Forex to skrót od słów Foreign Exchange, czyli w dosłownym tłumaczeniu wymiana zagraniczna. Forex jest sposobem na zarabianie, korzystając z różnicy kursowej między walutami. Jeżeli jedna z walut traci lub zyskuje względem innej waluty, to możemy skorzystać właśnie na wahaniach tych kursów, co w praktyce polega na kupowaniu waluty, która się umacnia, oraz na sprzedawaniu waluty, która traci na wartości. Jednak abyś lepiej zrozumiał, to podam Ci taki przykład. Załóżmy, że jedziesz do Stanów Zjednoczonych na urlop, w związku z tym chcesz mieć troszeczkę gotówki na jakieś tam drobne wydatki. W tym celu udajesz się do kantoru i kupujesz 1000 dolarów. Oczywiście płacisz naszą walutą, czyli złotówkami. W kantorze cena sprzedaży to jest 3,40, czyli za 1 dolara musisz zapłacić 3,40 zł. Na zakup całego 1000 dolarów wydałeś 3400 zł. Załóżmy teraz, że wszystkie wydatki, wszystkie zakupy podczas urlopu spędzonego w Stanach Zjednoczonych robiłeś przy pomocy karty płatniczej, tak? A gotówka była tylko takim zabezpieczeniem na wszelki wypadek. Jednak nie skorzystałeś z tej gotówki i wracasz do Polski, wracasz do kraju po miesięcznym urlopie i masz te 1000 dolarów w kieszeni, więc chcesz się ich pozbyć, bo są Ci niepotrzebne. W takim celu udajesz się do kantoru i patrzysz ku Twojemu wielkiemu zdziwieniu, że w kantorze cena wynosi teraz przy skupie za 1 dolara 3,50 zł, tak? Czyli okazuje się, że podczas Twojego pobytu w USA dolar względem złotówki się umocnił, więc teraz jak Ty chcesz sprzedać swoje 1000 dolarów, dostaniesz za nie 3,5 tysiąca zł, tak? I co się dzieje? Okazało się, że podczas Twojego pobytu w Stanach na tyle dolar się umocnił, że te 1000 dolarów już jest więcej warte niż przed Twoim wyjazdem, tak? Czyli zarobiłeś 100 zł. Na tym właśnie polega Forex, tak? Tylko że tutaj robimy to na dużą, większą skalę, tak? Ale o tym za chwilkę Ci powiem. Zobaczmy, jak dokładnie wygląda Forex. W tej chwili, gdy nagrywam ten materiał, to za 1 euro możemy kupić 1,2907 dolara. Ten kurs zmienia się z każdą sekundą. Za te wahania kursu odpowiedzialne jest prawo podaży i popytu. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że gdy inwestorzy mają większe zaufanie do danej waluty, to ją po prostu kupują, tak? Co w naturalny sposób podnosi jej wartość, czyli podnosi jej cenę. Oczywiście to działa również w drugą stronę, czyli spadek zaufania do danej waluty obniża jej wartość. Można tutaj zastosować pewne porównanie do wagi. Gdybyśmy położyli na wadze parę euro-dolar, to jeżeli jedna z szalek pójdzie w dół, to oznacza, że dana waluta ma większą wartość, tak? Jest tak jakby cięższa. Wtedy to waga pokazuje nam kierunek, jaki przyjmuje wykres, tak? Widzimy, tutaj mamy pokazany wykres, gdy euro się umacnia, tak? Gdy euro jest cięższe, jak przeważa szalka idzie na dół, wtedy waga pokazuje nam kierunek wykresu. Tak się właśnie zachowuje wykres. Gdy sytuacja jest odwrotna, czyli wykres idzie w dół, to wiemy, że zyskuje na wartości druga waluta w parze, czyli w tym przypadku dolar, a traci na wartości waluta pierwsza w parze, czyli w tym przypadku euro, a waga właśnie pokazuje nam kierunek, w jakim porusza się wykres. Ok, ale co to tak faktycznie są te pary walutowe? Można powiedzieć w wielkim uproszczeniu, że na Forex zawsze kupujemy coś za coś. Czyli na przykład w tym przypadku, kupując parę euro-dolar, kupujemy euro za dolary. Tak? Jeżeli byśmy kupowali na przykład parę walutową funt do jena, to kupujemy funty za jeny. Tak? Zawsze pierwszą walutę w parze będziemy nazywali walutą bazową, a drugą walutę w parze będziemy nazywali walutą kwotowaną, tak? Kolejność walut w parze jest z góry ustalona, tak? I tak na przykład możemy kupić euro za dolary, czyli parę właśnie euro-dolar, ale nie możemy kupić dolarów za euro, tak? Czyli nie ma pary USD-euro, tak? Jest tylko para euro-USD.
Jeżeli chcielibyśmy uzyskać taki efekt jak kupienie dolarów za euro, to wystarczy, wracam na poprzedni slajd, tę parę eurodolara po prostu sprzedać, tak? Jeżeli chcemy kupić euro za dolary, to kupujemy tę parę, a jeżeli chcemy kupić dolary za euro, to po prostu tę parę sprzedajemy i właśnie otrzymujemy taki efekt. Kolejność walut w parze jest z góry ustalona i nie ma możliwości jej przestawienia, tak? A oto porządek, w jakim ustalona jest kolejność walut w parze. Widzimy tutaj, że euro jest na pierwszym miejscu, jen jest na ostatnim miejscu, czyli zawsze euro w zestawieniu z jakąś inną walutą będzie miała przyjmie pierwsze miejsce w parze, a jen z kolei przyjmie to miejsce ostatnie, tak? Na przykład chcielibyśmy kupić australijskie dolary za franki szwajcarskie, to widzimy, że ponieważ australijski dolar jest na trzecim miejscu, franki jest na siódmym miejscu, to pierwszy w parze będzie Australia, drugi w parze będzie frank szwajcarski. Ok, zaróbmy teraz trochę pieniędzy. Przewidujemy na przykład, że euro będzie się umacniać względem dolara, tak? I chcemy na tym zarobić. W tym celu należy kupić euro i jednocześnie sprzedać dolary. Broker nam upraszcza przeprowadzenie tej transakcji poprzez kupienie tylko właśnie pary euro-dolar. Czyli co w praktyce właśnie oznacza kupno euro i jednoczesne sprzedanie dolarów, tak? Czyli kupienie pary walut euro-dolar oznacza, że przewidujemy wzrost wartości euro względem dolara. Jeżeli zakładalibyśmy, że euro osłabi się względem dolara, czyli innymi słowy dolar będzie się wzmacniał względem euro, to należałoby właśnie sprzedać parę euro-dolar, co w praktyce oznacza sprzedaż waluty euro i jednoczesne kupienie dolarów. W tej chwili kurs euro-dolar wynosi 1,2907, czyli za 1 euro możemy kupić właśnie 1,2907 dolara. My zakładamy, że kurs wzrośnie, tak? Czyli w takim wypadku kupujemy tę parę. Inaczej mówiąc, zajmujemy pozycję długą lub z angielskiego przyjmujemy pozycję long. Ok, przejdźmy teraz na platformę i zobaczmy, co się będzie działo, gdy rynek się będzie poruszał w naszym kierunku. Widzimy, że przywilką cena była 1,2907, cena wzrasta i idzie w naszym kierunku. Faktycznie doszła do poziomu 1, teraz mamy 29,15. 1,2917. Tutaj się zatrzymajmy. Ok, mieliśmy rację, kurs faktycznie wzrósł do wartości 1,2917, tak? Aby jednak dowiedzieć się, ile zarobiliśmy na tej transakcji, musimy wiedzieć, ile euro kupiliśmy, tak? Czyli teraz należałoby powiedzieć kilka słów o tym, czym jest tak zwany lot. A więc lot. Lot to jednostka, jaka określa wielkość pozycji, jaką zajmujesz. Na platformach typu ECN, czyli na tak zwanym rynku międzybankowym, jeden lot to jest milion jednostek pierwszej waluty w parze, tak? Czyli w naszym przypadku to było milion euro. Jednak u większości brokerów typu na przykład XTB, GFT czy TMS Brokers, u nich jeden lot jest równy 100 tysięcy jednostek danej waluty i pewnie to będą wartości, które Ciebie będą interesowały. Również spotkałem się z tak zwanymi mini lotami, gdzie to jeden lot jest równy 10 tysięcy jednostek. Wiem, że niektórzy brokerzy wprowadzili właśnie takie mini loty. Również też gdzieś tam słyszałem, że są mikroloty, czyli w tym przypadku jeden lot jest równy 1000 jednostek danej waluty. Musisz dokładnie sprawdzić na Twojego brokera, ile jest wart jeden lot. Ok, wróćmy do naszego przykładu. Załóżmy w takim razie, że kupiliśmy 0,1 standardowego lota, czyli innymi słowy, kupiliśmy 10 tysięcy euro, tak? Czyli przed zajęciem pozycji za nasze 10 tysięcy euro mogliśmy kupić 12 907 dolarów. Po zakończeniu naszej transakcji te 10 tysięcy euro już było warte 12 917 dolarów, czyli o 10 dolarów więcej, czyli zrobiliśmy tak zwane 10 punktów, czy 10 pipsów. Ok, czas teraz odpowiedzieć na pytanie, co to jest właśnie ten pips i czy punkt. Punkt czy pips, to te słowa mają to samo znaczenie, to najmniejsza jednostka, jaką zmienia się wartość kursu. Czyli w naszym przypadku jeden punkt miał wartość
0,001. Tak? Przy naszej transakcji kurs zmienił się o 10 punktów, czyli zmienił się o 10 tych najmniejszych możliwych jednostek. Ostatnio niektórzy brokerzy wprowadzili jeszcze jedną liczbę po to, aby dokładnie przedstawić wartość kursu, czyli tam 1 pips to będzie wartość 0,00001. Tak? Czasami na forach internetowych lub podczas rozmowy z innymi traderami możesz się spotkać z określeniem figura. Tak? Jeżeli ktoś mówi do ciebie, że zarobił jedną figurę, to znaczy, że zarobił 100 punktów. Tak? Jedna figura to jest 100 punktów. Ale ok, wracając do naszych zarobionych 10 dolarów, to oczywiście te 10 dolarów to nie jest naszym celem. Tak? Tutaj z pomocą przychodzi nam dźwignia, czyli to, co jest najpiękniejsze na Forex. Dźwignia, czyli lewarowanie, to cała moc Forex, która mądrze wykorzystana pozwoli nam zarabiać. Jednak wykorzystana w niewłaściwy sposób zabierze nam cały kapitał. Na czym polega dźwignia? Załóżmy, że spodziewa się wzrostu euro względem dolara. Jesteś o tym na tyle przekonany, że byłbyś skłonny zainwestować więcej niż posiadasz na rachunku. Na przykład 100 tysięcy euro, tak? Jednak na rachunku masz tylko 10 tysięcy euro. Tutaj przychodzi z pomocą broker, który proponuje ci do wykorzystania właśnie dźwignię finansową, czyli może pożyczyć tobie pieniądze na inwestycje. Z reguły dostępne lewarowanie wynosi właśnie 100 do 1, czyli wpłacając depozyt 1000 na przykład euro, dysponujemy kapitałem równowartości 100 tysięcy euro. Podkreślam, że z dźwigni oferowanej przez brokerów należy korzystać w bardzo przemyślany sposób, ponieważ właśnie dźwignia jest powodem bankructwa na Forex w większości graczy. My w naszym systemie wykorzystujemy dźwignię w okolicach 20 do 1. Jednak niektórzy brokerzy oferują nawet 400 do 1, tak? Co dla mnie jest hazardem, to nie ma nic wspólnego z inwestowaniem. Pytanie, jakie się nasuwa, to czy broker pożyczy ci pieniądze za darmo? Oczywiście nie. Broker zarabia na tak zwanych spreadach. Spread to nic innego jak widełki w kantorze. Tak? Platformy forexowe to właśnie takie kantory XXI wieku. Mamy tutaj dwie ceny. Cenę zakupu i cenę sprzedaży. Tak? A różnicę między tymi wartościami nazywamy właśnie spreadem. Cenę sprzedaży na platformach forexowych nazywamy ceną bid, a cenę zakupu nazywamy ceną ask. Ponieważ wykresy standardowo pokazywane są w cenach właśnie bid, to należy pamiętać, że gdy dokonujemy zakupu, broker doliczy nam spread, czyli sprzeda nam waluty po cenie ask. Gdy po raz pierwszy dokonasz zakupu, to możesz się zastanawiać, dlaczego zapłaciłeś więcej niż była aktualna cena na wykresie. Tak? Ta różnica właśnie wynika z tego, że broker przy zakupie do ceny z wykresu doliczy spread. Tak? Drugim kosztem, jaki ponosimy na Forex, to tak zwane punkty swapowe. Czasami początkujący inwestorzy mogą się mile lub niemile zdziwić, jeżeli przetrzymają pozycję przez noc. Tak? Na ich koncie zostanie wtedy dodana lub odjęta pewna kwota, która enigmatycznie nazywa się właśnie swap. To jest koszt związany z różnicą stóp procentowych między walutami. Przedstawię tobie to na przykładzie pary walutowej dolar australijski do dolara amerykańskiego. Kilka minut wcześniej powiedziałem, że gdy zajmujemy pozycję długą, czyli long, to kupujemy pierwszą walutę z pary, a sprzedajemy drugą. W tym przypadku zajmujemy pozycję długą na parze Australia, dolar australijski do dolara amerykańskiego, czyli kupujemy pierwszą walutę w parze, czyli AUD, i tę walutę mamy niejako na rachunku, tak? A sprzedaliśmy drugą walutę w parze, czyli w tym przypadku dolara. Jednak my nie mieliśmy dolarów na swoim rachunku wcześniej, tak? To wygląda tak, jakbyśmy pożyczyli dolary amerykańskie od kogoś, czyli tą drugą walutę w parze, te dolary sprzedali, a za tą wartość kupili dolary australijskie. Teraz zastanówmy się, co się dzieje, gdy mamy na rachunku w banku zdeponowaną jakąś kwotę. Dostajemy za to procenty, tak? Ok, a gdy pożyczamy pieniądze z banku, to my musimy zapłacić procenty, tak? Podobnie jest tutaj. Najpierw pożyczyliśmy dolary amerykańskie i je sprzedaliśmy. Stopa procentowa dolarów to jest 0,25%. I tyle należy zapłacić za pożyczenie tych pieniędzy.
tak? Ponieważ te pieniądze pożyczyliśmy od kogoś, więc musimy komuś zapłacić właśnie wielkość stopy procentowej. Jednak posiadamy na rachunku dolary australijskie, które z kolei są oprocentowane na 4,25% i te pieniądze są właśnie dla nas, tak? Bo to są, te pieniądze są jakby na naszym rachunku. Czyli różnica między stopą procentową waluty, jaką posiadamy, a stopą procentową waluty, jaką pożyczyliśmy, to nasz zysk. Czyli tę walutę kupiliśmy, więc tę walutę posiadamy. Ona jest procentowana w skali 4,25, a dolary amerykańskie sprzedaliśmy, czyli różnica między tymi wartościami, to jeżeli jest różnica między tymi wartościami jest na plus, to tą kwotę nam się dolicza codziennie do rachunku. Jeżeli jest na minus, to się podejmuje. Właśnie zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy mieli odwrotną sytuację, czyli gdybyśmy zajęli pozycję krótką, tak? Czyli byśmy sprzedali parę walutową Australia, dolar australijski do dolara amerykańskiego. W tym przypadku sprzedajemy dolara australijskiego, czyli pierwszą walutę w parze, które są procentowane na poziomie 4,25%, a na rachunku posiadamy dolary, tak? Czyli tą drugą wartość, które są z kolei oprocentowane na poziomie 0,25%. Jak się pewnie domyślasz, w tym przypadku stopy procentowe działają na naszą niekorzyść, tak? Czyli punkty swapowe będą ujemne i broker każdego dnia będzie nas obciążał dodatkową kwotą. Tak? Czyli w tym momencie będzie 4,25 minus 0,25 będzie minus 4%. Tak? Z mojego doświadczenia wynika, że punkty swapowe za jeden dzień to wartość w okolicach 1 pipsa, tak? Czyli gdy mamy pozycję wartości 1 lot, to punkty swapowe dodatny lub ujemny będzie w okolicach 10 jednostek danej waluty w parze, czyli tak zwanej waluty kwotowanej, tak? Czyli bo zarabiamy zawsze w drugiej walucie w parze. Ok, mam nadzieję, że ten krótki filmik wyjaśnił Tobie podstawowe pojęcia dotyczące Forex. Na koniec jeszcze nasunął mi się jeden wniosek. Wniosek jest taki. Ucz się, bo naprawdę warto. Z swojej strony dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że te informacje były przydatne. Do usłyszenia, do zobaczenia.